No i jest. Nie, nawet nie powiem, która godzina, bo mam zegarek jest tak głęboko. Jest trzecia w nocy. Jak widzisz... Tak wygląda trzecia w nocy na Limance. Już słońce wstało. To nie jest słońce, są race. To prawda. To jest pierwszy odcinek Tetrycy on Tour. Jedziemy do Grudziądza. Jedziemy do Grudziądza, bo to jest miasto wicelidera trzeciej ligi, sprawdziłem wczoraj. I to jest miasto półfinalisty Pucharu Polski, który jeśli oglądacie to dzisiaj, to wieczorem gra z Lechem Poznań o udział w wielkim spotkaniu na scenie narodowym, tak? Tak. Dobra. To jest miasto, w którym aktualnie pracuje Marcin Puska, do którego jedziemy. Dzisiaj spędzimy dzień z Marcinem Puską, z którym obaj mamy ciepłe wspomnienia. Leszek dlatego, że już kiedyś zrobił z nim materiał w Pelikanie, mówisz? Tak. Miałeś okazję jechać autokarem wtedy. Tak, to był cały dzień z Marcinem wtedy spędzony. No i dzisiaj robimy kolejny taki dzień z Marcinem. A teraz ja mam ciepłe wspomnienia, bo Marcin Puska był trenerem Widzewa w trakcie meczu derbowego z ŁKS-em i choć Widzew mu wygrał, to nie wygrał. Więc to ciepłe wspomnienie jest. Słuchaj, co masz w bagażniku przygotowanego na ten wspaniały wyjazd? Korasy, pusta butla po Borigo, torba sportowa, płyn do spryskiwaczy super zimowy, bo jest zima. Jak bardzo Ania jest zadowolona, że jedziesz na niedzielę do Grudziądza na cały dzień? Bardziej była niezadowolona z wyjazdu do Bielska-Białej w piątek. Pantofle całego świata łącza się zawsze w wielkim kibicowaniu, że ty wywalczyłeś sobie to Bielsko. To było jednak coś. Nie, no tak, wywalczyłem dwa wyjazdy w jeden tydzień, to jest niesamowite. Musisz te gołębie jeszcze sfilmować, one ewidentnie proszą się o kadrę. Ciekawe, czy mogę klasnąć? Jadąc. Ale się przestraszyłem. Będziesz miał za to odebrane prawo jazdy. Prawo jazdy. I godność człowieka. I kartę rowerową też. Nie, jedziemy powolutku, jedziemy powolutku. Jesteśmy na trasie do Grudziądza i muszę się podzielić z wami refleksją, jaką miałem. Z wami widzami i z wami Mateusz i Leszek. Że mnie strasznie Subway zdenerwował. Bo bardzo lubię kanapeczki z Subwaya, bardzo. Mają taki fajny, ostry sos też. I jestem wielkim fanem, mimo że ceny są dość wysokie. No ale jadąc, skorzystałem z asystenta Google, jak tylko zobaczyłem, że za 20 km jest Subway, powiedziałem tak: Google, czy Subway wycofał się z Rosji? I Google mi wyświetliło: nie, Subway nie wycofał się z Rosji. Powiedzmy, Kuba, szczerze, wiesz, kto nie współpracuje z Rosją? Żony, robiąc nam bułki. Tu jest, po drugiej stronie, i Mateusz zaraz wam to na pewno pokaże, Start Grudziądz. I co ciekawe, Start Grudziądz ma bardzo, bardzo, bardzo podobny herb do Startu Łódź. I tu proszę bardzo, teren klubu MKS Start. Nie mogę tu wejść, nikt nieupoważniony, bo mógłby zryć boisko, które tutaj jest. A boisko jest naprawdę żyleta. Warunki? Start Grudziądz ma podobne do nas. Nie jest to bazar w Drzewicy, ale jest bazar. Ładnie to wygląda. Nie jest to żadną ujmą. Bazar na stadionie. Nie, no na UKS-ie. Klub chce zarobić. Na UKS-ie był bardzo długo bazar. A na starcie teraz jest giełda kwiatowa i giełda zoologiczna. Są rybki do kupienia. My trzy poprosimy, normalne. Dziękuję. Kapciuszki ładne są. Może bym wziął żonie. Jaki materiał? O, taki właśnie do biegania, nie? No, no to wezmę normalnie. 30? Nie, to nie możliwe. Ile? Te czepa? To chyba 12 bardziej niż 39. A, bo to jest taka podwójna. Dobra, wezmę te. Jak to są po 12, to wezmę dwie nawet. Tom chyba wziął te dwie. Proszę bardzo. Pięknie, dziękuję. Dziękuję. Panie prezesie, ja zacznę od kluczowego pytania. Spotykamy się w niedzielę przed meczem z Lechem Poznań. Czy kupił pan coś ciekawego na bazarze na Olimpii? Bo my kupiliśmy dwie czapki. W obecnej chwili rzadko korzystam, nawet byłem zdziwiony, że to tak intensywnie jeszcze funkcjonuje. Myślę, że wcześniej, kilkanaście lat wcześniej pewnie zdarzyło się, że jakiegoś zakupu dokonałem. Były okazje rzeczywiście. Natomiast Lech Poznań też jest okazją. Ze względów takich organizacyjnych to duże wyzwanie, żeby teraz kolejny mecz organizować, bo no, patrzę tak z tej perspektywy niższoligowej, która jest mi dosyć bliska, że często kluby tak patrzą, że no kurczę, daleki wyjazd, no to jest może nie... grający działacz, aktualnie robiący papiery trenerskie, on tutaj chłonie wiedzę od każdej strony. Nie, po prostu tak. Nasłuchałem się dosyć mocno w momentach, kiedy gdzieś jechaliśmy na czwartą ligę, na trzecią.
trzecią ligę, na okręgówkę, na klasę, że no fajnie, że jest ten puchar, ale to po pierwsze trzeba zorganizować wyjazd, po drugie trzeba ochronę, po trzecie to trzeba sprzedać bilety, no i że to w sumie robi się kłopot zamiast okazji. Oczywiście no w półfinale domyślam się, że to już nie jest kłopot, tylko to jest wyłącznie okazja. Powiem tak, organizacyjnie jest to ogromne wyzwanie, tak? Bo stadion lekkoatletyczny, który nie jest typowo stadionem piłkarskim, niesie za sobą różne zagrożenia, tak? I my musimy się dostosować do dobrze jest na przykład w tym samym czasie nie wyznaczyć zawodów lekkoatletycznych podczas meczu, bo młot lecący na murawę byłby pewnym zagrożeniem. Tak, no to już wybiegamy zupełnie w takie nadprzyrodzone, że tak powiem, zjawiska. No, myślę, że dziś planując zawody sportowe nikt tak tego nie zestawiłby, tak? Mówimy tu groteskowo, ale tak jest. Oczywiście jeżeli chodzi o organizację, no jest to duże wyzwanie, tak? Tym bardziej, że na tym etapie, mierząc się z drużynami choćby z Ekstraklasy, awizują przyjazd swoich kibiców. Lech akurat zarezerwował 600 wejściówek, jest to pełna pula możliwa do dyspozycji tego klubu i w związku z tym no, idą wszelkie czynniki z zorganizowania ochrony, z zorganizowania całej logistyki związanej z tym meczem. W klubie na chwilę obecną nie pracuje zbyt wiele osób, które mogłyby uczestniczyć czynnie w organizacji tego widowiska, więc dużo spada to na nas, na mnie jako prezesa. Musimy jakby zdać sobie sprawę z tego, że to nie my będziemy mieli jakby pełną kontrolę nad tym meczem i to nie my będziemy prowadzili grę. Rolą trenera jest znaleźć 3 do 5 punktów, które mogą przekonać zespół, w czym jest nasza szansa i jak można to zrobić, żeby sprawić mega, mega sensację, tak? Sensacją już jest zwycięstwo z Wisłą, a ten mecz z Lechem no, odbiłby się ogromnym jakby echem, bo tak to jest, ale no, czy wyjdzie Amaral w tym meczu, czy wyjdzie Dani Ramirez, którego znam osobiście i którego jakby sam prowadziłem, ściągając go do Stomilu Olsztyn, to... Kuba nie jest fanem. Powiem szczerze... Powiem panu szczerze, Kuba nie jest fanem, tak? Daniego Ramireza, bo Dani Ramirez był wybitnym ŁKS-iakiem. I co się stało, Kuba? No i odszedł do Lecha w momencie, kiedy walczyliśmy o utrzymanie, także... To jeszcze ja mam w tym udział, bo tak? Ten żura w domie zadzwonił. Ja może stanę między wami. Mentalnie ja za niego gwarantowałem, tak, że pod względem mentalu, profesjonalizmu i pod względem sportowym jest to piłkarz bardzo dobry jak na polską ligę i na pewno pomoże. Grudziądz będzie trochę takim centrum polskiego piłkarskiego środowiska. To będzie prawdziwe wydarzenie. Ile ten sezon, ten mecz może znaczyć dla klubu w szerszej perspektywie, dla tego co chcecie zbudować, tak? No na pewno, no, takie mecze pokazują, że jest potrzeba piłki w tym mieście i jakby przekonanie właścicieli, pana prezydenta, radnych, którzy włożą na to środki. Jest to fajny oddźwięk, tak? Bo wiemy, jakie są budżety miejskie, ile budżety miejskie poświęcają na reklamę swojego miasta. To jakby to jest ogromny, prawda? Jest to ogromny pakiet, który my jako klub dajemy, no bo tak jak pan powiedział, że będziemy na oczach i na językach, można powiedzieć, tego dnia we wtorek całej Polski, tak? Kolejnego dnia jest kolejny mecz, gdzie się mierzy Legia z Rakowem i wtedy będzie się mówiło o Częstochowie i o Warszawie, ale wtorek będzie, myślę, takim dniem Grudziądza i Poznania poniekąd. To jest bardzo fajne i to takie może czasem niedoceniane, że można wejść do gabinetu prezydenta miasta z gazetą, tak? Panie prezydencie, jak pan zaczy, czy tu napisali o pańskich inwestycjach w centrum miasta? Wchodzę na ogólnopolski portal. Ciekawe, co piszą o Grudziądzu. A wiem, piszą o naszym klubie, który prowadzę. O, powitać. Cześć. Powitać, Trodeiro. Jak tam, kupiliście sobie coś? Tak, kupiliśmy czapki. Kupiłem czapki dla młodych. I to takie nie byle jakie, soccer. Dużo chłopaki chyba twoje, nie? Czy nie? No, 5 i... Duże głowy mają. 5 i 2. Pełne pomysłów. 5 i 2, mam pełne pomysłów. Macie ładną lodówkę, podpisaną Olimpia Grudziądz. Jest na boku Love Your Life. Love Your Life, Olimpia Grudziądz. Zanim przejdziemy, nie wiem, do Wisły Kraków, no to Warta Poznań. Czego ty się spodziewałeś przed tym meczem? Jak bardzo, tak wiesz, od osobistej stawki dla ciebie ten mecz miał, nie? Znaczy, no, duża stawka, no bo... No ja wiem, że duża. Teraz zawsze się grał 3 punkty. Zwycięstwo, no. Powiedz mi, co sobie myślałeś, wiesz, w tym dniu, kurczę, dzisiaj Warta Poznań, Ekstraklasowicz przyjeżdża, nie?
Znaczy wiesz, wychodzimy z takiego założenia, że kluby, historia, ekstraklasa, pieniądze, nie wiem, baza, to wszystko, no to nie gra. I to można powiedzieć, że ktoś ma piłkarzy, którzy lepiej zarabiają, czy większą historię na przykład. No ale jeżeli jesteś już w tunelu, no to to już się kończy. Nie? To sobie myślałeś, tak serio, nawet nie wiem, po zwycięstwie, czy w trakcie tego meczu, kurczę, no grasz z ekstraklasą, tak, z tym swoim marzeniem de facto. Tak teraz to w Warcie będą mieli ciężary. No. To była pierwsza myśl, że teraz to mi narobiłem bigosów sobie. Jesteś w stanie w ogóle zebrać takie myśli o tym, jak to było już przy tej Warcie? Znaczy co myślałem, no że jesteśmy w stanie to zrobić, nie? No. Bo tak jak ci powiedziałem, no ja nie wychodzę z takiego założenia, że ta drużyna jest 4 razy lepsza, czy 3 razy lepsza niż ta, która gra na tym poziomie niższym. Nie? No myślałem, że okej, okay, no Warta też miała jakiś tam kryzys w tym momencie. Gdzieś tam to nie funkcjonowało, nie tworzyła dużo tych sytuacji bramkowych. Mądrze byliśmy ustawieni, dobrze zrealizowaliśmy plan. No i najważniejsze, każdy w to wierzył, no bo też znamy swoją wartość. Jeżeli mamy te mecze ligowe, to zawsze gdzieś tam staramy się o jakieś robić hasztagi, jakoś to hasło przewodnie danego meczu. Tutaj każdy mecz ma osobne hasło przewodnie? Tak jest. Osobne hasło, osobną historię. I tutaj chcieliśmy wystartować za 3 punkty. No i ruszyliśmy w tym kierunku, że... To są twoje piłkarze? To nie są piłkarze, to jest... No, mogłeś powiązać idea olimpijska. Idea olimpijska i wyszliśmy na to, że druga runda zawsze, no to są igrzyska, no bo część drużyn gra o utrzymanie, część drużyn gra o awans i każdy mecz no, trzeba traktować tak, jakby to był ten finał o złoty medal, no bo raczej mało kto pamięta, kto przybiegł drugi na 100 metrów, czy kto był drugi w maratonie i do czasów nowożytnych poszliśmy w igrzyska śmierci. Sam to robiłeś? Jesteś mistrzem pańta? Raczej gdzieś tam idea, pomysł jest mój, a wykonanie jest drugiego trenera, Marka. Kiedy ostatnio ktoś miał wesele? No to, na razie jest ci, którzy już mieli... Bo to jest ostateczny taki test, czy jest dobra atmosfera, czy cała drużyna jest zaproszona na wesele. Ostatnio było pępkowe, no więc... Pępkowe? Wszyscy byli? Wszyscy byli? Myślę, że tam... Większość na pewno. Jak to większość? A ci co zostali, to czemu nie? To był akurat dzień wolny i niektórzy pojechali do domu odpocząć, nie? Ale myślę, że na pewno nadrobili wszyscy. Nie, ale później już nie grali. Nie no, jako żonaty to chyba wiesz, dlaczego część została w domu. No, ja też wiem, żebym został. Wiem, jak to jest. Myślałem, że powiesz tak klasycznie, że no za mecze pucharowe, no ja odpowiadam, no w lidze, jak zaraz jakiś remis, to głównie sztab. A masz jakieś materiały może z Wisły Kraków, jakieś, nie wiem, które możesz pokazać? Jest coś takiego, nie wiem, pomeczowego, czy jakieś cokolwiek? Czy wolałbyś tego przed lechem nie pokazywać? Ale zależy, czy mówimy o stronie taktycznej, czy mówimy o stronie takiego, mentalnej. Takiego, żeby ci w żaden sposób nie zaszkodziło i nie zmniejszyło szans na Lecha. To mogę wam puścić ten film, co tam puszczaliśmy im dzień przed meczem. Przed Wisłą? Tak, dzień przed Wisłą. I to gdzieś tam pokazywało całą naszą super drogę, jeżeli chodzi o przygotowania zimowe. Ja też. Kapitalna. Pamiętaj, że jesteśmy z tobą. Kibicujemy tobie i twojej drużynie. Pokaż, jak ci stać, a awans będzie wasz. Kto ma taki basen? Hiszpania to. Inne pieniądze są. Już widzę. Tam inaczej zarabiają. Coś mi od razu nie grało, taki basen przy domu. Tam inaczej zarabiają. Bardzo pozytywny przekaz, nie? Zawsze tak jest. Mega! Czyli co, dzisiaj też jest na dzisiejszy mecz jakaś niespodzianka na 16:30. Tak. Motywacyjna. Motywacyjną, ale to nie będzie. Nie możemy zaspoilerować. Nie możemy zaspoilerować, ale to będzie na pewno retrospekcja do przeszłości i odpowiedzenie sobie na jedno ważne pytanie. Opowiem tak o tym, bo my wiemy, co to będzie za niespodzianka, nie powiemy, bo to niespodzianka. Ale w piątek opowiemy, bo moim zdaniem jest naprawdę kozacka i by zadziałała.
A tu na mnie największe wrażenie robi, jak właśnie wychodzę, że tak, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. No kurczę, to mega buduje. Ja nigdy tego nie słyszałem z niczyich ust. No, wyobraź sobie. Chyba raz tak powiedziałeś, że byłeś dumny, tak. Ale jestem bardzo dumny. Nagram ci na drugą rocznicę Tetryku. Ja sobie ustawię to na dzwonek. Jestem z ciebie dumny. Wszyscy zawsze tak. Powiem ci, wiesz, no kończy się film, dobra, gdzieś tam przeleciała droga, pracowaliśmy, wiemy co zrobiliśmy. Tu nagle jest... To jeszcze... Hiszpany akurat. Hiszpanie też fajnie. Ale ci bez basenu. Zubożałeś Hiszpanię bez basenu. To są chyba jedyni Hiszpanie bez basenu w domu. W blokach mają baseny. I to ty grasz na tych skrzypkach w tle, tak? To jest nasza piosenka przewodnia, jeżeli chodzi o cały sezon i o mecze pucharowe, nie? Ja już sobie wyobraziłem, jak ja bym dostał takie motywacyjne. Nie spieprz tego jak zawsze. Tak, raz chociaż! Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że w końcu musi ci się udać. Dostałbym takie. Ale takie krótkie, żebyś tak, no na boisku jest 11 ludzi, to być może ktoś inny nadrobi to, co słuchaj, grasz na boku obrony, tam się da zamaskować wiele. Jerzy Brzęczek prowadzący lewego i tak dalej, czy to było takie, kurczę, nie? Z kim teraz rywalizuje, że wiesz, ten gościu przed chwilą był absolutnie z telewizorów i tak dalej, a teraz gracie przeciw sobie, tak? Bo tak ambicjonalnie już ekstraklasę pogoniliście we wcześniejszych rundach, ale tutaj przyjeżdża no jednak gość, który naprawdę... Wielka sprawa, jeżeli chodzi o trenera Brzęczka, to moi rodzice założyli parafialny uczniowski klub sportowy Rodło w Opolu w 96 roku i były zawsze spotkania takie opłatkowe, że właśnie był Mostostal Azoty, Kędzierzyn Koźle, siatkarze, jeszcze chyba z Marcinem Prusem. No i tam przy kościele była taka salka i tam właśnie to było spotkanie opłatkowe i pan trener Brzęczek też był na jednym właśnie z takich spotkań, gdzie miałem wtedy 7 czy 8, no chyba 8-9 lat, no to też właśnie mu to... Powiedział ci, pamiętaj Marcin, jak zagramy kiedyś w pucharze, będę grał 3-5-2. Nie, wtedy akurat były inne marzenia jeszcze, nie? Mając 8-9 lat, no to inne marzenia były gdzieś tam. Każdy liczył, że może w tą piłkę będzie. A zamieniłeś grał. Jakieś słowo takie, nie wiem, czy nawet już po ograniu Jerzego Brzęczka coś ci powiedział, coś? Znaczy przed meczem, akurat to też pamiętał, że był na takim spotkaniu rodziców. A to przypomniałeś mu to? Tak, rodziców pamiętał. Akurat, więc bardzo fajnie. Trener Brzęczek jest z Truskolas, a moja babcia również jest z Truskolas pod Częstochową. I gdzieś, nie wiem czy to kurtuazja, ale mówi, że to nazwisko Puska akurat to znane tam w Truskolasach. No wiesz, to zależy jak jest znane, bo może być znane. Albo negatywnie, nie, fajnie, no przyszedł tutaj do nas, posiedzieliśmy chwilę. Tak? Po meczu już? Przed meczem zamieniliśmy. Kilka słów, więc to też fajne, budujące, nie? A po meczu mieliście okazję zamienić słowo? Znaczy po meczu, no to tam chłopaki pobiegły się cieszyć, no to jedynie co gdzieś tam podaliśmy sobie ręce, pogratulował. Też nie chcieliśmy gdzieś tam no, naganiać na jakąś rozmowę, no bo wiadomo, na pewno był to ciężki moment dla niego i dla całej Wisły Kraków. No jak tam ta porażka ci? Co tam? No, był trener selekcjonerem, więc chciałem się trochę poduczyć, jak sobie poradzić z taką klęską, jak ta, która się tu wydarzyła. Nie, my to akurat, jeżeli chodzi o nas, to mamy w sobie dużo pokory, wiem, że jest to wielka rzecz, ale mimo, że osiągnęliśmy jako zespół, jako sztab, jako cały klub ten sukces, no to musimy patrzeć na to pokornie, żeby gdzieś tym się nie zachłysnąć. No jak to w piłce, raz jesteś na górze, a za chwilę możesz być na dole. Akurat te pierwsze fragmenty meczu zagraliśmy bardzo dobrze, no bo gdzieś tam poszliśmy wysoko, z tego wysokiego pressingu zrobiliśmy out, z outu strzeliśmy bramkę, którego mieliśmy przygotowany, więc to też od razu dało... Mieliśmy przygotowany out? Tak, mieliśmy przygotowany... Możesz pokazać z tym przygotowany out? Czy to jest na jakimś nagraniu, czy coś? No wiesz co, był w telewizji. W telewizji, tak. Bo to Puchar Polski. Nie, bo zastanawiam się, jak to przygotowywałeś, jak się przygotowuje konkretny out. Jak się przygotowuje konkretny out? Rozbiegła się dwójka. Nie strzelił. Nie, no, to tutaj, strzeliło się. Tutaj w tym wypadku nie strzelił, nie? Ale jak mielibyśmy się cofnąć teraz na nasz mecz.
Wyszło. Ale kurczę, ale musiałeś mieć mega satysfakcję, nie? Że akurat nie, to wyszło. Ledwo się mecz zaczął, a tu jeszcze po aucie, który gdzieś tam zaobserwowaliśmy i przygotowaliśmy, strzelamy bramkę. Próbowaliśmy to zrobić gdzieś tam w sparingu z Jaguarem Gdańsk. Nie wyszło ani razu. A to nie, to nic nie wyszło, tylko przenieśliśmy piłkę akurat, ale gdzieś tam widzieliśmy, że może to zafunkcjonować. Ja wiem, że każde zwycięstwo dla trenera jest ważne, nie chcesz też teraz urazić, nie wiem, innych kibiców, tak? No ale tak pod kątem wagi zwycięstwa, to zwycięstwo z Wisłą Kraków, jak wysoko byś umieścił? No w top 3, nie? No top 3. To grać o finał Pucharu Polski, eliminując jeszcze Wisłę Kraków, no to bardzo ważne. Bardzo ważne zwycięstwo, no dla wszystkich, nie? Hmm. A to jest Marek Papszun wysłał gratulacje? Po meczu z Wisłą? No. Tak, rozmawialiśmy. Co tam ci powiedział ciekawego? No, to wielka rzecz, fajna sprawa. Oni mieli wylosować Lecha, my Legię. Jedna rzecz, jaką zapamiętałeś z waszej wspólnej pracy w Legionowi? Co takiego ci zostało z tamtej pracy? Profesjonalizm i podejście, że wszystko musi być poukładane. Hmm. Jeżeli przeciwnik, graliśmy wtedy w trzeciej lidze, my mieliśmy boisko w Legionowi 105-68, a jechaliśmy na boisko 102-58, to tak przygotować to boisko, skrócić, zwężyć, że jak robiliśmy już taktykę, grę, to na takim boisku, na jakim będziemy grać i wszystko musi być zapięte na pierwszy i na ostatni guzik. Zostało nam tylko 11 meczów do Europy. No, wam zostało naprawdę tych meczów bardzo niewiele do Europy. Jak to jest? Ile razy już widzieliście tego, ile razy ty na przykład widziałeś już tego Lecha Poznań? Czy jak zamykasz oczy i idziesz spać, to widzisz przebiegać po prostu tam Kamiński gdzieś? Słuchaj, czy to będzie Kamiński, czy to będzie inny zawodnik, to Lech jakościowo jest, tak jak wiecie, bardzo dobrym zespołem. Trójka najlepszych zespołów w Polsce, także bardziej się skupiamy na tym, w jaki sposób będą prowadzić z nami mecz, niż na jednostkach. Czy mogę ci zrobić szybki test w takim układzie wiedzy o Lechu Poznań, która zweryfikuje, jak dobrze masz ich rozpracowane? Słuchaj, mam tu 4-5 kartek rozpisanych ze składami. Zawodników Lech ma, myślę, że około 25 na bardzo dobrym poziomie, ale próbujmy, najwyżej wytniemy. Dobrze. Kolor Jakuba Kamińskiego. Niebieski. Źle antracyt. Czego boisz się Mikael Iszak? Ja wiem. No, ale dobrze, dawno sobie. Ale to zasady quizowe z waszego poprzedniego pracodawcy, czy jak grałeś? Ciąg logiczny? Nie. Po prostu. No, czy wiesz, ja się dowiedziałem. Ja pytałem Macieja Skorze wczoraj. On mówił, Leszek. Iszak się boi. Czego? No. Nie wiem. Nie spróbujesz? Czego Iszak może się bać? Może strzelania karnych. A mogę podpowiedzieć? No spróbuj. Był ostatnio finał baraży. Iszak jest Szwedem, nie? Tak. Tak, już myślałem, że skompromitowałem. Jacka Góralskiego się boi Iszak. Może się bać. To też, ale też boi się pająków w strojach klaunów. Bo ludzie się boją i pająków, i klaunów. On się boi tego jednocześnie. Numer buta Macieja Skorży. To też się może przydać po tych czynach. Myślę, że w okolicy 43. Jest ekspert. Ja myślę, że może by przybyć. Ale to jest, wiesz, ja bym też chciał 43. Bo każdy ma 43, bo jak masz mniejszy, no to jakoś tam sobie grubsze skarpety. 43 karty. Grubsze skarpety. 44, no depchnę się. Także 43 też. Także rozmawiamy przed meczem, co jest cenne, więc tą wiedzę o Iszaku możecie naprawdę prawie za darmo wykorzystać. Każdy ma świadomość, jak to wygląda i jak te mecze są odbierane przez zawodników, czy przez nas samych. Dobra, bo przyszedł już. To już nie mówimy. Cicho. To Marek, tak jak mówiliśmy tam. O, dokładnie. A my idziemy tam, gdzie jest czwóreczka. No tam masz blok numer 4. No to daleko nie masz. Tak to jak, wiesz, kiepska pogoda, byś miał na czwartym, to byś im tam z balkonu mógł pokazywać. Tak, ja lubię, są czasy pracy zdalnej. Po co masz nawet przychodzić? Jak stamtąd możesz dawać znać? Ale wiesz, to jest akurat vis-a-vis boiska sztucznego. Więc w razie czego przy jakiejś chorobie odpukać. Albo kwarantannie. Można sobie wejść na balkon i... Normalnie prowadzisz.
Walkie-talkie można się komunikować. Jak chcesz krzyknąć na piłkarza E, to się zawsze dobrze nie wie. To jest podstawowa komenda trenerska. E! O, cześć, pomachaj! Daj. Ale nie palcuj, Leon! O, jesteś osaczony. Nie kłać, Leon! Ale ma parcie na szkło właśnie. Nie no, będzie świetnym operatorem, ewidentnie. Osiek, nie, bo to brzydko. 500 plus nie starczy na naprawę tego, wiesz? Wow, kto tam jest, mama? On lubi nagrywać, tak? O, i zabawki, gdzie jest traktor? Wow. Kto tam jest, kogo tam widać? Cześć! Nie mieliśmy jako takiej rozłąki, że Marcin wyjechał sam na cały etap, tak? W sensie okres pracy. Było, że na przykład na miesiąc, na dwa, czyli na okres znalezienia mieszkania i przeprowadzki, tak? W klubach takich jak Łowicz i... nie pamiętam. Sochaczew. No to było w odległości do Warszawy godzina, więc Marcin wtedy dojeżdża, więc się nie przeprowadzałam, bo ja też miałam studia, pracę i nie będę rzucała wszystkiego po to, żeby się gdzieś tam przeprowadzać godzinę dalej, tak? A odkąd urodził się Leosiek i byłam w ciąży i mogłam sobie na to pozwolić, czyli urlop, tak? Macierzyński, teraz wychowawczy, to się przeprowadzamy, żeby Leoś miał kontakt z ojcem. Prawdziwa rozłąka, tak naprawdę, jak rozmawiam z trenerami, jest wtedy, kiedy rzeczywiście rodzina zostaje w jednym miejscu i się nie przeprowadzają. To wtedy jest dopiero prawdziwa rozłąka. Oni się widują czyli czasem, no, dlatego nie raz bym na się... dwa, trzy miesiące. To, że tak robicie, to naprawdę dbacie maksimum, co się da w życiu no, trenerskim. No na razie tak staram naprawdę się, bo Leosiek jest mały, tak? Nie wiem, co będzie za 3 lata, gdy skończy 6 lat i będzie trzeba mu zapewnić stabilność, przyjaciół i przedszkole, tak? Więc za 3 lata może być problem. I to są te wyzwania prawdziwe, nie? O których się nigdy nie mówi w kontekście pracy trenerskiej. Tak, to są te wyzwania życia rodzinnego. My prowadzimy bardzo nietypowy styl życia, tak? Niektórzy mieszkają całe życie w jednym mieście, w jednym domu. A my w przeciągu 4 lat mieszkaliśmy w ilu? W 6? No, w 5. Leosiek ma w książeczce zdrowia chyba 5 czy 6 przychodni wpisanych, także nie każdy by dał radę. Marcin, co dla ciebie znaczy ten mecz z Lechem od takiej strony osobistej? Już abstrahując nawet od, nie wiem, meczów taktycznych, ty też pewnie, Kasiu, widzisz to, jak on tym przeżywa, prawda? Nie ma chłopa w domu. Leoś czasem, no wczoraj to prawie cię nie widział, bo wstałeś przed nami, wróciłeś, jak już Leosiek spał prawie, tam coś tam się złapaliście, także no plus... jak jest w domu, to jest nieobecny, bo myśli, ja się wcale mu nie dziwię, staram się być wyrozumiała i jestem zbyt wyrozumiała, bo na miejscu każdej innej kobiety, to by dawno to ukróciła. Ale udaje wam się tak odciąć od piłki, uciec, wyjechać faktycznie, nie? Tak jak mówisz, Marcin, że są te wyjazdy na zasadzie takiego wentylu wręcz bezpieczeństwa, tak? Że nad morze, tak? Żeby tak odetchnąć, złapać oddech? No raz w miesiącu, jak już masz mecz w sobotę, tak? Albo w piątek i zrobisz tą odprawę, analizę, czy tam cokolwiek po meczach robi, to jedziemy sobie, tak, nie wiem, do Sopotu, czy do Gdańska, czy do Torunia, lub gdziekolwiek innym miejscu mieszkaliśmy, to gdzieś sobie tam zawsze na weekend pojechaliśmy. To faktycznie odpoczywacie, czy jest tak, że pytasz, no jak ci się podoba ten zabytek? Lech, 3, 2, 4, 3, kurczę, czy zagra Salamon? Nie, chyba nie zagra Salamon. Czy jest takie odcinka? Ktoś czy... kiedyś powiedział, właśnie jak byliśmy pod Zamościem mieszkaliśmy, pojechaliśmy sobie gdzieś tam z rodziną do domku. Do Krasnobrodu, no. No, to właśnie osoba, która wynajmowała tam gdzieś, była tego ze środka, ze świadka piłkarskiego, to on powiedział takie słowa, że w sumie trener cały czas jest w pracy. I on się śmiał do mnie, że to mi się wydaje, że on teraz leży na hamaku, a on teraz myśli o stawieniu. No, często Marcin jak ogląda jakiś mecz wysokiej rangi w telewizji i ja mówię, że już mógłbyś dać spokój, może obejrzę jakiś serial na Netflixie czy coś innego, to on mówi, że on traktuje ten mecz jako pracę, bo on może coś wychwyci ciekawego, jakieś nowe ustawienie, także tak, trener chyba jest cały czas w pracy, nie wiem, fajnie, podziwiam tych, którzy potrafią tak wrócić i się odciąć, tak,
Są może tacy? Nie. Gdybym nie wierzyła też, to też bym się też nie przeprowadzała. No wiem, że to, co robi, robi dobrze i że mu wychodzi, tak? I że w pewnym momencie zostanie doceniony, bo nie zawsze trafiam na dobry klub lub zespół, gdzie mógł... albo chociaż miał za krótki czas, gdzie mógł się wykazać, tak? No, jak się dostaje zespół na 4 miesiące i się oczekuje od razu wyników, a później jest zwalnianym, no... ciężko osiągnąć sukces. Tutaj się nałożyło wiele czynników, tak? Jest flow z zespołem, mam takie nadzieje. Także... A na ile ty się interesujesz piłką? Raczej nie bardzo, nie? Nie bardzo, ale... coś tam widzę na boisku. Nie, ale ja uważam, że to jest dobre, bo to właśnie pomaga nie popłynąć całkiem w tej piłce nożnej. Nie, to chyba mało kobiet się jakoś tam bardzo interesuje. No są jakieś tam naprawdę pojedyncze przystanki, ale... Kasia wspiera zawsze w odprawach mentalnych. Tak? A jak ja tam coś tam próbuję czasem powiedzieć, że byłam na meczu i widziałam, że w pierwszej połowie mówię, jechali z wami, bo cały czas na waszej połowie, na bramkę on... O, Marcin mnie pyta, czy oglądaliśmy ten sam mecz. Także ja już się nie wypowiadam, bo no, ja oceniam innymi, że tak powiem, kategoriami mecz, tak? Bo ja widzę, że jak grali na waszej połowie cały czas i pod waszą bramką i że tam coś dzieli, no to wydaje mi się, że pierwsza połowa była słaba, tak? No ale... Ale odprawy motywacyjne mężowi robisz. No nie tyle, co robię, ale często mu mówię, że... Będziesz spał przed Lechem? No, na pewno. 3 godziny. Nie. Jaki masz, nie wiem, plan na jutro? Co, rano rozruch. Na spokojnie, a później wrócę pewnie 16-17 do domu. Jakiś film obejrzymy z małżonką. Tak, film? Tak. Zobaczymy. Na pewno obejrzymy film. To będzie film o tym, jak Lech Poznań gra w ostatniej kolejce. Jakiś ten, cud w Lake Placid. Tak, powtórkę meczu ostatniego z Lecha pewnie. Dobrze, jesteś tutaj we dwójkę, to można weryfikować od razu te plany, czy to faktycznie będzie. Tak, bo to tak to byś kity wciskał, że no tak. Wrócę do domu o 16, 17, 19, 20. Oglądamy dużo nowości filmowych. Ostatnio Gladiatora widziałem razem. Świetna rola. Wiesz, powiem wam, że kiedyś tak miałem, że jak jeszcze gdzieś tam w Pelikanie, w Zurze, czy tam Widzewie na początku, jak jakiś mecz gdzieś tam przegrany, czy zremisowany, no to... Wracałem, gdzieś tam przenosiłem to, nie wiem, do domu, że chodziłem jakiś taki... Nastrój? No, jakiś taki zgrzany tym wszystkim, nie? A teraz wydaje mi się, że już tak nie ma. To też jest ważne. Nie uważasz, bardzo. Kasia, że kiedyś było trochę inaczej, jak po tych... No tak, wracał taki zbity, potłuczony kotek, taki, że nie wyszło, że ten, no... Także ja też bardzo lubiłam, gdy wygrywał mecze, bo przynajmniej wiedziałam, że będzie weekend udany, bo tak to do znajomych... to on się musi przygotowywać, ten, a teraz tak troszeczkę jest tak, że odcina się tego i mówi, no cóż, był mecz, będzie kolejny, także... Ja w ogóle przy tej rozmowie zdaję sobie sprawę, że wszystkie rozmowy z ludźmi piłki powinny być przeprowadzane w obecności małżonek, partnerek, bo wtedy jest błyskawiczna rzeczywiście weryfikacja tego wszystkiego, jest dodane drugie dno, wszystko się zgadza. Nie jestem pracoholikiem. Nie przejmowałem się tą porażką. Ta, jasne. Taki głos z offu prawdy jest, nie? Nie, chyba nie będziemy dłużej męczyć, nie? Bo wymęczyliśmy, tak? Poza tym, no nie chcę, bo cokolwiek zapytam Marcina, to on nie może powiedzieć. Cześć. Cześć.